Natomiast ponownie wciąż Paracas w drodze do Huacina, czyli na pustynię, gdzie została wybudowana oaza. Do zobaczenia za chwilę. I tak jak wam wspomniałem na poprzednim filmiku, trafiłem na spotkania. Tu pokażę wam taką oazę, która została wybudowana na pustyni. Tam widać te wydmy. Tam się przebija jeszcze wydma ogromna, stąd jej tak nie widać. Tam. Tu jest ta oaza. Tu przejdziemy kawałek. Przejdę kawałek, pokażę wam. Tu jakieś jeziorko w środku. Dookoła jest pustynia, na którą pojedziemy za chwilę bugi, takimi wózkami, oglądać zachód słońca. Huacina się to nazywa. Coś takiego. Opowiem wam wiele historii z mojego życia, które się wydarzyły naprawdę. Jeśli bym czasem wracał do tych samych opowieści, to wybaczcie mi, ale prawdopodobnie coś mi się może troszkę coś tam przypomnieć z powrotem, wspomnieć. Wszystko będzie połączone ze sobą. Wszystkie te moje historie, które wam opowiem, będą łączyły się w jedną całość i będą tłumaczyły, dlaczego na przykład działałem tak w danym momencie, a tak. A na przykład później przez wiele lat swojego życia zastanawiałem się nad tym, dlaczego się wydarzyły takie sytuacje, jakie się wydarzyły, dlaczego działałem tak i tak, dlaczego to zrobiłem. Szukałem odpowiedzi przez wiele, wiele lat i nie mogłem ich znaleźć. Aż w końcu ten mózg wytrzeźwiał, poszedłem na tą terapię, poszedłem na to AA, które wiele mi pomogło, naprowadziło moje myślenie w tę dobrą stronę i wyjaśniło się wiele tych rzeczy, które mi się przytrafiły w życiu. Także opowiem wam o tym, jak trafiałem do więzienia, za co, dlaczego, jak mnie potraktowano, dlaczego mi nie wierzono. I także to były powody dalszego mojego picia, ćpania. I powiem wam tak, że gdy trafiłem na to AA, to też się stało tak, że wydarzyło się coś ponownie w moim życiu, gdzie poprzednie moje doświadczenia spowodowały to, że w końcu stwierdziłem, że ja tak nie mogę dalej, nie chcę tak dalej. Nie chcę, żeby się działo to dalej, żeby ludzie mnie traktowali tak, jak mnie traktują, bo wiele razy mnie potraktowali w ten sposób, że nikt mi nie wierzył, bo powiedział mi to na przykład mój adwokat na którejś tam z moich spraw, że nie wierzymy ci, bo byłeś pijany. Tak mi powiedziano. A ja zawsze mówiłem prawdę. Mówiłem prawdę, że się broniłem wiele razy w swoim życiu, tylko że nie wyjaśniłem im wszystkim tego, co mi się wydarzyło w życiu, przydarzyło, co miałem w dzieciństwie, dlaczego tak działałem, dlaczego się broniłem. To wyjaśnię wam później w wielu swoich odcinkach. Mam nadzieję, że także zrozumiecie i zrozumiecie to ci, którzy mnie znają, moja rodzina, zrozumiecie to, że dlaczego właśnie tak się przydarzyło, dlaczego tak działałem. I także wielu z was będzie mogło mi wybaczyć. No też wiele rzeczy powiedziałem, wiele zrobiłem, traktowałem ludzi nie tak jak potrzeba. Ale to wszystko miało związek z moim dzieciństwem. Opowiem wam, co się wtedy działo i na pewno zrozumiecie. Ci, którzy mnie znają blisko, moja rodzina, to wiedzą, co się działo. Ale ci, wy, którzy mnie nie znacie, to mam nadzieję, że podoba wam się ta historia i ogólnie wielu z was zrozumie poprzez tą historię, że naprawdę nie mieliście ciężko w życiu i możecie ruszyć z miejsca. Możecie zrobić dużo. Podpowiem wam, jak zmienić swoje myślenie. Bo nie można siebie zmienić, ale możemy zmienić swoje myślenie po to, żeby sobie pomóc swoim bliskim, swoim przyjaciołom. No i tak jak trafiłem na to, opowiem na chwilę takich swoich, to co mi się przypomina. Jak trafiłem wtedy na to spotkanie AA. Ogólnie, gdy tam zaszedłem, to ja wyglądam tak, jak wyglądam. Zobaczcie, teraz sobie ubrałem kolorową koszulę, zmieniłem swój styl, ale zawsze jakoś tam się normalnie ubierałem, wyglądałem inaczej. A gdy tam trafiłem, to zauważyłem tam ludzi, którzy naprawdę byli już w mocnym stadium. Nie widzieliśmy. Chodź, wracamy. W mocnym stadium swojego picia. I tak jak patrzyłem na nich, to się zastanawiałem. Tak samo i na pierwsze moje
wyjścia tam, w sumie spotkania na tej terapii. To ja siedziałem i się zastanawiałem, co ja tutaj kurwa robię. Przecież ja się tu nie nadaję. Przecież ja nie jestem alkoholikiem. Tak sobie myślałem, takie miałem myśli w głowie. Uważałem, że nie pasuję tam. Ale teraz, jak to wspomniałem na poprzednim filmie, ja wiem, że ja trafiłem w najlepsze miejsce, w jakie mogłem trafić. Wtedy. Wtedy, na tamten czas, te kilka lat do tyłu, bo już kilka lat nie piję. I tak jak wspomniałem to wam w poprzednim filmiku, to był to najlepszy krok w moim życiu, jaki postawiłem i zrobiłem dla siebie. Najlepszy krok, jaki zrobiłem w swoim życiu. Do przodu to był krok, czyli przekroczenie tego progu spotkań AA. Bo jak ja później zrozumiałem, że ci ludzie to są tacy sami ludzie, którzy szukają pomocy, tak jak ja szukałem. I jak ja doszedłem już do pewnych wniosków, jakie sobie wyciągnąłem, przestałem pić, zrozumiałem wiele rzeczy, wybaczyłem wszystkim osobom, które mnie skrzywdziły w życiu, i zmieniło to bardzo moje myślenie, bardzo moje zachowanie, moje samopoczucie. Wszystko się zmieniło. To ja później chodziłem tam, także na te spotkania, bo wiedziałem, że ci ludzie są tacy sami jak i ja i potrzebują tej pomocy, której ja potrzebowałem, tylko oni po prostu jeszcze nie znaleźli tej swojej drogi, tego takiego małego punkcika, który spowoduje to, że także zrozumieją, także wybaczą, także zmienią się ich wibracje. Także tak, że tak jak na przykład, nie wiem, czy wspomniałem na poprzednim filmiku, bo już nie pamiętam, że gdy wybaczyłem, to gdy szedłem ulicą, gdy szedłem do pracy, to ludzie w pracy, którzy mnie widzieli wcześniej, codziennie w pracy, stali się i patrzyli się na mnie tak w dziwny sposób, tak jakby mnie widzieli pierwszy raz na oczy. Ja to tak widziałem, tak to odebrałem, bo się dziwnie na mnie patrzyli. Prawdopodobnie w mojej twarzy się sporo zmieniło, zrelaksowała się, rozluźniła. Stałem się szczęśliwszy. Szczęśliwszy przez to wybaczenie wszystkim tym swoim oprawcom. Dobra, jeszcze może zaraz wam coś dopowiem. Idę się ogarnąć i jedziemy tutaj z małą grupą zaraz na Bugi. Pojedziemy na te wydmy. To wam jeszcze pokażę. Tam widać, jak ogromne są te wydmy. Jedziemy z tamtej strony na wydmy, gdyż tam jest ich dużo. Tu jest jedna taka duża, a później jest chyba ocean, albo nie wiem, nie ma nic tam podobno. Ale na tą też bym wszedł, tylko że wchodzi się tam godzina, a zbliża się zachód słońca, więc jedziemy pojeździć tam po tamtych wydmach. Tam jest podobno duża pustynia i tam będziemy oglądać zachód słońca. Zapłaciliśmy za tę wycieczkę dwugodzinną taką na ten zachód, tym czterokołowcem, 30 soli za osobę. Znaleźliśmy to dość tanio, bo tam gdzieś dalej jest 50. Prawdopodobnie te ceny się różnią. Dziewczyny w hostelu nam mówiły, że płaciły 70. Trzeba poszukać, pochodzić, się zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie ze wszystkiego, z każdej sytuacji. No. Tam ludzie poszli, tam chodzili wcześniej, tam idą, widać, nie są na szczycie, ale tam po szczycie chodzili. Też bym tam szedł, ale nie wiem, czy damy radę, bo jutro rano musimy wyjechać do Limy. Do zobaczenia za chwilę. Tu dotarliśmy na miejsce, skąd będziemy ruszać na przejażdżkę. Tam w dole widać tą oazę. Za chwilę widzimy się gdzieś na górze, na wydmach, skąd nagram wam dalszą część tego odcinka. I tak jak wspomniałem wcześniej, trafiłem na te spotkania na terapię, gdzie słuchałem ludzi, którzy opowiadali swoje historie, czyli zdarzenia, jakie im się wydarzyły w życiu, takie tragiczne, dla nich ciężkie przeżycia, które spowodowały to, że byli tkwili w uzależnieniach, tak jak tkwiłem i ja, w alkoholu, w narkotykach. Niektórzy byli tam także z uzależnienia od hazardu. I gdy siedziałem tak, taki pełen nienawiści w środku do ludzi, bo ludzie mi wyrządzili mnóstwo krzywdy.
siedziałem pewnie naburmuszony, pewnie widać, to było po mojej twarzy, ile mam w sobie tej złości, tego wszystkiego, tej żółci, tej jadu. Ja, tak jak sobie to tłumaczę teraz na ten moment, kroczyłem przez wiele lat w ciemnościach. Nie potrafiłem znaleźć drogi, nie potrafiłem iść normalnie przez życie, nie byłem sobą, nie byłem sobą. Pewnie wylewało się to ze mnie, wylewało się, tak jak mówią, że po oczach można zajrzeć, spojrzeć komuś w oczy i zobaczyć, kim jest, jaką ma duszę. Tak samo jest to widać, kim kto jest po twarzy. Wszystko jest napisane na naszej twarzy. Jak jesteśmy szczęśliwi, uśmiechnięci, to inni widzą to i wiedzą, że jesteśmy szczęśliwi. Jak jesteśmy smutni, to też można to poznać. Jak mamy w sobie mnóstwo złości, jesteśmy wściekli na wiele różnych rzeczy i wiele różnych rzeczy nas denerwuje, nie pozwala nam normalnie żyć, to także to widać. I prawdopodobnie po mojej twarzy widać było to samo. Dopiero później do tych historii też, też wam o tym opowiem. To moje przebaczenie spowodowało to, że moja twarz się zmieniła. To ja tam siedziałem i ci ludzie obserwowali. My siedzieliśmy w kółeczku sobie na tych spotkaniach, na tej terapii, bo to miałem 4 spotkania grupowe co tydzień i 2 indywidualne w miesiącu z psychoterapeutą, który naprowadzał mnie po troszku na to, gdzie, czego mam szukać w swojej głowie. Bo ja na początku nie wiedziałem, co ja mam tam robić. Chodziłem i uważałem, co ja tu robię, się zastanawiałem w tej głowie, że ja tu, co ci ludzie w ogóle mówią. Przecież mi wmawiano całe życie gdzieś w domu, ktoś bliski i inni, że takich rzeczy to się nigdzie nie mówi, że na policję się nie chodzi. Różne zasady, reguły mi wmawiano do głowy, jakimi mam się kierować w życiu. I ja miałem te zasady i reguły właśnie wtedy na tych spotkaniach. I wiele razy się zastanawiałem także, żeby po prostu z nich wyjść, z tych spotkań. Że to nie dla mnie, że ja tam nie pasuję, to nie jestem ja. Ale jak na teraz, to wiem, że to było najlepsze miejsce też, do jakiego trafiłem. Nie mogłem trafić lepiej. Widzimy się za chwilę, bo tutaj za chwilę odpalą ten potężny silnik i nie będziemy, prawdopodobnie nie będzie nic słychać. Jedziemy. Obrazu, jedziemy po pustyni. Słyszycie te krzyki tych wszystkich dziewczyn i dziewic? Może nie dziewic, ale dziewczyn? Krzyczą jak dziewicy. Dobre. Tak jak chodziłem tam na to na początku, na te spotkania nasze, na te terapie, na te spotkania AA, i na początku chodziłem tam niechętnie, ale poszedłem tam też po to, żeby sobie pomóc w pewnej sprawie, gdyż wyniknęło coś,
gdzie potrzebowałem coś w końcu zmienić w swoim życiu. Co też wam opowiem, co to się stało, dlaczego tam poszedłem. Ktoś mi w sumie podpowiedział, żebym poszedł i to zrobił. Że tym sobie pomogę bardzo i to zrobiłem. I tak jak na początku szedłem tam z niechęcią po to, żeby tylko sobie w jakiś tam sposób pewien pomóc, to później zacząłem tam chodzić chętnie. Sprawiało mi to dużą przyjemność, bo wszystko to, co wyrzucałem z siebie, gdy ktoś mi podpowiedział, co ja mam tam robić, jak pracować, gdy zacząłem to wszystko wyrzucać, to zaczęło to działać. Za każdym razem, gdy wychodziłem stamtąd, to czułem się coraz lepiej, tak jakbym zrzucił z siebie kilka kilogramów. I z każdym, gdy wychodziłem stamtąd, szedłem przez miasto kawałek, to gdy tylko opuszczałem tamto pomieszczenie, tamte drzwi, tamten budynek, to od razu nie mogłem się doczekać, gdy wrócę tam z powrotem za tydzień. Tak to zaczęło na mnie działać, naprawdę. A ogólnie to wcześniej dużo już trafiłem na przykład w zakładzie karnym na takie spotkania AA organizowane, gdzie po tych spotkaniach, gdy tam przemawiała różna dziewczyna, tam robiła różne wykłady, to zaczęło się w mojej głowie zmieniać wszystko, tak, że w tą dobrą stronę zacząłem dużo rozumieć i gdy wyszedłem później z tego zakładu, to ja nie chciałem pić. A jak to się stało, że zacząłem pić ponownie, to też wam opowiem w następnych odcinkach. Bo poprzez te kilka razy, które tam poszedłem kiedyś, tak jak poszedłem teraz kilka lat temu na te spotkania, to ja pamiętałem, że te spotkania w zakładzie karnym, że bardzo zmieniły moje myślenie w tym dobrym kierunku i dlatego też poszedłem teraz tam na, tym razem na takie spotkania, gdzie mówię, o, tam ktoś piszczy. Tak, tak to podziałało. Też wam opowiem, co czułem, co miałem w sobie i opowiem wam całą tę historię. Dalsza część opowiem wam może, gdy będzie zachód słońca. Może jeszcze coś wam podpowiadam. I powiem wam jeszcze, tutaj trafiłem właśnie na wyższy punkt. Na tej pustyni jest ogromna. Nigdy nie byłem na tej pustyni. Przejażdżka tymi ogólnie tymi samochodami po tej pustyni powoduje, że tak jak we mnie, mózg produkuje endorfiny, dopaminę, serotoninę pewnie i jeszcze wiele innych hormonów szczęścia, które spowodowały to, że jest mi teraz bardzo dobrze. No i ogólnie nigdy nie widziałem tak dużej pustyni. Będziemy zjeżdżać tutaj na takich deskach po tej pustyni. Prawdopodobnie musimy sobie je tam przygotować, coś tam smarują. I powiem wam, że jak trafiłem na... Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, bo wieje tutaj wiatr. Jak trafiłem na tą terapię, na pierwsze spotkanie, to akurat na pierwszym spotkaniu odbywało się ono na zasadzie takiej, że jeden człowiek, który już był dłużej na tej terapii, miał napisać swój życiorys, który właśnie czytał wtedy. Ja pierwszy raz w życiu także słyszałem, jak ktoś czyta swój życiorys. Opowiadał on o tym na przykład, że czytał ten życiorys i płakał. Płakał. 48-letni facet, dorosły, płakał, bo czytał, że on nie znał swojego ojca. Że słyszał tylko o tym, że jego ojciec jest na zasadzie, to jest jak marynarz, że czasem zawita do portu i się pokazuje i go nie ma. I on płakał dlatego, że nie znał tego swojego ojca. To było jego takim cierpieniem przez całe życie, które powodowało to, że ćpał, pił, tkwił w narkotykach. Był on gościem, który pracował w radiu i miał taki radiowy głos, naprawdę niesamowity. Studiował, tworzył muzykę, później przez ćpanie jego życie się całkiem zmieniło i przez picie. I jak on czytał wtedy ten życiorys o tym i płakał, łzy mu leciały po policzkach, to ja siedziałem taki naburmuszony, bardzo nienawiści w sobie, złości. Taki głowa opuszczona w dół, wzrok pewnie taki, że nas przeszywał. I myślałem sobie wtedy, chłopie, co to ci się przydarzyło w tym życiu? Nic. Usłyszałbyś to, co mi się stało, to dopiero byś płakał. Tak się zaczęła moja pierwsza przygoda właśnie na tej terapii. Pierwsza taka rzecz,
którą także napisałem w swojej książce na początku. Nie wiedziałem, jak ją zacząć przez bardzo długo i zacząłem ją coś w podobnym stylu. Przeczytam wam może to później, kiedy w następnych odcinkach, jak ją zacząłem. Muszę na razie iść, bo będę jechał na desce. Jeszcze może za chwilę wam coś opowiem, zależy od tego, jak długi już jest ten odcinek. No i chciałbym jeszcze włączyć z tego miejsca tutaj, gdy będzie słońce zachodziło, żeby wam pokazać ten piękny, prawdopodobny zachód słońca. Więc do zobaczenia za chwilę. Jeszcze w sumie dodam wam tutaj kawałek filmiku, jak wygląda ta oaza z góry tutaj, z pustyni. Powiem wam, że ogromna jest ta pustynia. Te wydmy są przeogromne. Niesamowite miejsce. Nie byłem nigdy też w takim miejscu. Wakachina się to chyba wymawia prawidłowo. Pustynia Wakachina w Peru. No i tu na zakończenie tego filmu pokażę wam właśnie zachód słońca na pustyni. Już się chowa, ale jest piękne to zjawisko. Tak wygląda pustynia. No i powiem wam, ta właśnie taka pierwsza historia tego chłopaka, to było coś, co pierwszego słyszałem takiego w życiu, że ktoś mówi tak otwarcie o swoich jakichś tam problemach. I tak otwarcie przy wielu ludziach, bo tak siedzieliśmy sobie w kółeczku, w jednym pokoju, naprzeciwko siebie, patrzyliśmy na siebie, obserwowaliśmy się nawzajem i tak przy wszystkich ludziach ten chłopak opowiadał o tym czymś takim, co mu się przytrafiło w życiu, co go bardzo męczyło, co go dręczyło, co było jego cierpieniem. I tak jak wspominałem wam, ja przez większość swojego życia miałem zakodowane to, że z domu się nie wynosi, że takich rzeczy się nie mówi, że facet to sobie ze wszystkim poradzi sam, nie potrzebuje niczyjej pomocy. I to było błędne postrzeganie świata. To było błędne, bo wiele rzeczy się działo we mnie w środku, tam gdzieś głęboko, które trzymałem w środku i nikomu o tym nie powiedziałem. I to mnie też dusiło i powodowało wiele nieszczęść. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję za suby, dziękuję za lajki. Pozdrawiam wszystkich znajomych, rodzinę Kaspra, Olafa i Oskara, a w szczególności mojego dobrego kolega Adriana. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Sorry, zdyszałem się, bo wbiegałem tutaj pod tą wielką wydmę. Tam był zachód słońca na tej pustyni. Wygląda to tak. A tu wam pokażę jeszcze coś niesamowitego. Coś pięknego. Oaza, a tam jest full moon. Nie dam rady powiększyć ani pomniejszyć w tym trybie. Ale powiem wam, że ten księżyc jest naprawdę ogromny. Niesamowity. No, idę jeszcze, wejdę tam na szczyt. Ale wielki jest ten księżyc, piękny. Tu na dole, tam idzie Kicia. Wakachina, pustynia w Peru. Dobrze, że jestem trzeźwy, to trafiłem tutaj. Bo tak to jedynie bym pewnie trafiał gdzieś do barów. Tak jak robiłem to wcześniej, na wyjazdach. Spędzałem je w barach, na kacu. Dzisiaj jest full moon. Mówi się na niego super full moon, czyli super pełnia. Tam w oddali widać miasto Ica. A tu, tak jak wspomniałem, to Moaz. A tam jeszcze szaleją po pustyni. Znaczy, tu mamy dwoje zakochanych przy świetle księżyca i przy tym zachodzie pięknym słońca.
tak jak wspomniałem, jestem alkoholikiem, byłem, anonimowym. I opowiem wam swoją historię, na którą zapraszam. I pozdrawiam mojego kolegę z Irlandii, z Dublina, Adriana.